tym filmie pokażemy, jak skonfigurować domowy bezprzewodowy system sieci lokalnej. Aby utworzyć nową sieć Wi-Fi, będziesz potrzebować czterech podstawowych rzeczy. Szerokopasmowe połączenie internetowe, które można uzyskać za pośrednictwem dostawcy usług internetowych. Router bezprzewodowy do przesyłania informacji między siecią a internetem. Modem do dekodowania przesyłanych sygnałów. Większość nowych routerów posiada wbudowany modem. Karta sieci bezprzewodowej do podłączenia komputera do sieci bezprzewodowej. Aby sprawdzić, czy Twój komputer ma taką kartę, kliknij przycisk Start systemu Windows i wyszukaj Manager urządzeń. Otwórz wynik. Rozwiń karty sieciowe i poszukaj tej oznaczonej jako Wi-Fi. Gdy masz już cały sprzęt, musisz skonfigurować modem i połączenie internetowe. Niektórzy dostawcy usług internetowych zrobią to za Ciebie, ale jeśli musisz zrobić to sam, postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do modemu. Sygnał Wi-Fi może być wykorzystywany przez inne osoby, a informacje na komputerze sieciowym mogą być dostępne. Aby zwiększyć bezpieczeństwo swojej sieci, zmień domyślną nazwę użytkownika i hasło i przechowuj je w bezpiecznym miejscu, aby je zapamiętać. Należy również skonfigurować klucz bezpieczeństwa, aby chronić sieć przed nieautoryzowanym dostępem. Zalecamy korzystanie z protokołu WPA2, jeśli router go obsługuje. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj dokumentację dostarczoną z routerem, w tym rodzaj obsługiwanych zabezpieczeń i sposób ich konfiguracji. Następnie sprawdź stan zapory sieciowej. Kliknij przycisk Start systemu Windows i otwórz ustawienia. W zakładce Prywatność i zabezpieczenia wybierz zabezpieczenia systemu Windows, a następnie zapora i ochrona sieci. Wybierz profil sieciowy i upewnij się, że zapora Microsoft Defender jest włączona. Teraz możesz podłączyć komputer do internetu. Kliknij ikonę sieci w prawym dolnym rogu paska zadań. Na liście sieci wybierz tę, którą właśnie utworzyłeś. Włącz opcję Połącz automatycznie, jeśli chcesz, aby komputer domyślnie łączył się z tą siecią za każdym razem. Wybierz Połącz, wprowadź hasło i gotowe. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z nami w mediach społecznościowych, abyśmy mogli Ci pomóc. Subskrybuj nasz kanał, aby uzyskać więcej przydatnych porad i wskazówek.